10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Europejska Agencja Ochrony Środowiska opracowała ranking najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. W tym rankingu dominują miasta polskie. Katowice, miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, jeden z głównych ośrodków górnośląskiego okręgu przemysłowego. Przemysł ciężki w gospodarce miasta nadal odgrywa ważną rolę. Obecnie działające kopalnie węgla kamiennego połączone są w jedną z trzech największych spółek węglowych w Polsce, Katowicki Holding Węglowy, w której siedziba Zlokalizowana jest w Katowicach. W skład tego holdingu wchodzą trzy kopalnie z Katowic i po jednej z Sosnowca i Mysłowic. Na terenie Katowic działają obecnie trzy kopalnie węgla kamiennego i cztery huty. Jak to się mówi, powietrze na Śląsku jest bardzo dobre. Trzeba je tylko dobrze pogryźć. Sosnowiec, miasto na prawach powiatu na południu Polski w województwie Śląskim, Sosnowiec powstał jako miasto przemysłowe dzięki szybkiemu rozwojowi przemysłu ciężkiego. Swój rozwój zawdzięcza głównie dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych. Po 1989 roku w mieście nastąpiła restrukturyzacja przemysłu, gdzie w wyniku likwidacji większości zakładów wydobywczych uległ zmianie profil rozwoju miasta z górniczo-hutnicznego i przekształcił się w przemysłowo-handlowy z Warunków lokalizacji, mimo to Sosnowiec nadal pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Zabrze. To nadal ranking europejski, nie polski. Miasto w Polsce na prawach powiatu położone w Województwie Śląskim na Wyrzyni Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku zawsze zostało sklasyfikowane jako 18 najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej. Według Agencji Ochrony Środowiska jest to miejsce 8. Gliwice. Miasto na prawach powiatu w południowej Polsce na Górnym Śląsku w Województwie Śląskim położone na Wyżynie Śląskiej nad rzeką Kłodnicą w Gliwicach znajduje się fabryka Opel. W w której produkowany był model Astra 4. W dzielnicy Łabendy, mieszczą się zakłady mechaniczne Bumar Łabendy, produkujące czołgi PT-91. Na terenie Gliwic działa również kopalnia węgla kamiennego Sośnica, a siedzibę ma największy polski producent i dystrybutor odczynników chemicznych. Nowy Sącz, tak to już ostatnia miejscowość w Polsce, przynajmniej na razie. Miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego, trzecie pod względem liczby mieszkańców i piąte pod względem powierzchni miasto w województwie małopolskim. Dla zgromadzenia nowych inwestycji, stworzenia nowych miejsc pracy, 19 września 2007 roku powstała w mieście podsfera, nowy Sącz krakowskiego parku. Technologicznego, taka to technologia, że szósta pod kątem zanieczyszczenia w Europie. Dobrycz, miasto w południowo-wschodniej Bułgarii, stolica obwodu Dobrycz, handlowy ośrodek regionu rolniczego. Jest tam silny przemysł spożywczy, m.in. młynarstwo, olejarstwo, przetwórstwo mięsne, owoców i warzyw. Poza tym jest tam przemysł maszynowy, włókienniczy, głównie bawełniany, meblarski, ceramiczny. Pojawia się tam silny węzeł drogowy, poza tym są tam centra naukowo-badawcze Instytutu Rolnictwa oraz znajdują się liczne kluby sportowe. Ciekawostka, miastem partnerskim, Dobricza jest inne miasto z tej listy. Nowy Sącz. Plewen, miasto w północnej Bułgarii, ośrodek administracyjny obwodu Plewen, rozwinięty przemysł spożywczy, młynarski, olejarski, konserwowy, cukrowniczy, winiarski, tytoniowy, włókienniczy, bawełniany, liniarski. Poza tym silny przemysł maszynowy jest tam obecny, głównie maszyny rolnicze są produkowane, jest również przemysł metalowy, materiałów budowlanych. Główny ośrodek regionu rolniczego i jest tam węzeł drogowy. W 1985 roku miasto to miało 129 tysięcy mieszkańców i to miasto również posiada partnera z Polski, a mianowicie Płock. Kraków, miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce nad Wisłą drugie co do liczby mieszkańców i powierzchni miasto kraju. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku Kraków został sklasyfikowany jako 11 najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej. Według Agencji Ochrony Środowiska jest to miejsce trzecie. Śródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim piece na paliwa stałe i napływ pyłu spoza miasta, ale także przemysł lokalny oraz samochodowy, piece grzewcze Odpowiadają także za 68% emisji rakotwórczego benzopirenu, którego jak wynika z wyliczeń krakowskiego alarmu smogowego wdychana przez krakowian ilość w ciągu roku jest taka sama jak w przypadku wypalenia około 2500 papierosów. Krótko mówiąc drodzy krakowiacy możecie jarać fajki i tak w waszej sytuacji to nie pogorszy. Plovdiv Miasto w Środkowej Bułgarii, ośrodek administracyjny obwodu Płowdiv i gminy Płowdiv w zachodniej części niziny górnotrackiej. Fajna nazwa, nie? Płowdiw. Skąd jesteś z Płowdivia? Fajnie. Drugie po Sofii pod względem liczby mieszkańców miasto Bułgarii i jedno z najstarszych w kraju, ważny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturowy kraju. Jest tam obecny rozwinięty przemysł spożywczy, głównie tytoniowy. Około 50% produkcji krajowej. No już wiadomo skąd ten smog. Pozdrawiam Kraków: młynarski, cukrowniczy, winiarski, owocowo-warzywny. Poza tym silny przemysł samochodowy, maszynowy, metalowy, włókienniczy, bawełniany i jedwabniczy, chemiczny, odzieżowy, skórzano-obuwniczy, drzewny oraz silne wpływy hutnictwa, metali niezależnych, głównie ołowiu i cynku. A to wszystko w powietrze i do płuc. Pernik, najbardziej zanieczyszczone miasto Europy według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, miasto w zachodniej Bułgarii, administracyjny ośrodek obwodu Pernik nad Strumą, ośrodek pernickiego zagłębia węglowego, liczne kopalnie węgla brunatnego, 80% wydobycia krajowego, huta żelaza i stali, wielki, Kombinat hutniczy. Dominuje przemysł maszynowy, głównie maszyny górnicze, metalowy, szklarski, mineralny, gumowy i spożywczy. Wielka elektrownia cieplna również tam się znajduje, oczywiście opalana węglem brunatnym. I to wszystko składa się na to, że Pernik jest najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Na koniec warto wspomnieć, że stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez wiele emisji zanieczyszczeń do atmosfery, m.in. z terytoriów Polski. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad... W 20% powierzchni Polski. W 2015 roku Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport, z którego wynika, iż powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym benzopirenem spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, przekraczając stężenie 1 nanograma na metr sześcienny. Czynnikami powodującymi taki stan są energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym, spalanie w domowych piecach węgla, drewna i śmieci, rozwinięte, ale niedoinwestowane ekonomii przemysł surowcowy, niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe, dynamicznie rozwijający się transport samochodowy i opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania. Jeśli chodzi o problem globalny, no to jeden lot przez Atlantyk takim samolotem pasażerskim pochłania 60 tysięcy litrów paliwa, czyli więcej niż przeciętny kierowca zużyje przez 50 lat. Co roku samoloty pasażerskie wyrzucają z dysz silników odrzutowych około 140 ton dwutlenku węgla i 750 kg. Kilogramów tlenku azotu. Związki te niszczą ochronną warstwę ozonową, a smugi zostawiane na niebie sprzyjają powstawaniu chmur, które niczym ekrany odbijają energię cieplną emitowaną z Ziemi i zatrzymują ją w atmosferze, co powoduje efekt cieplarniany. Zanieczyszczenia, które dostają się do atmosfery na wysokości około 10 km, gdzie latają odrzutowce, pozostają w powietrzu 100 razy dłużej niż emitowane przy. Powierzchni Ziemi ocenia się, że samoloty pasażerskie zanieczyszczają atmosferę cztery razy bardziej niż kominy stojące na Ziemi. I nie jest to jakiś przemit czy jakieś tam inne gówna, które wymyślają ludzie. Nie, to jest zwykły problem, który trzeba rozwiązać, ale wiele ludzi nie chce tego zrobić, a tak naprawdę nie okłamujmy się. Nie byłby to problem, gdyby ludzie tylko chcieli. Tak wiele problemów można rozwiązać za pomocą pieniądza w kilka lat, a to się po prostu nie opłaca. Z tego względu mamy problemy z zanieczyszczeniem środowiska. Taka jest prawda.